To wręcz zaszczyt z Jolantą rozpoczynać jako pierwsi, bo jest to pierwszy webinar w tym roku fundacji, ten webinar. A słuchajcie, ja tak odniosę się szybciutko do poprzedniego roku jeszcze. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcam, słuchajcie, na profilu fundacji na Facebooku, czyli Fundacja Inspirujemy, ale także w grupie Zainspirowani. Pod sam koniec roku, zgodnie z tradycją, słuchajcie, załączałem Genially, w którym podsumowaliśmy cały poprzedni rok, więc można tam znaleźć, słuchajcie, nagrania do webinarów również Cody Rocky, zarówno te Pythonowe, jak i te z podstaw skreczowych. To też ważne dla tych osób, które na przykład z nami wcześniej nie były, bo mamy naprawdę już bogatą z Jolantą serię, zarówno podstaw skrecza, jak i podstaw MicroPythona. No i powiem tak, słuchajcie, że tak myśleliśmy, co zrobić z tym kodejem od nowego roku. Coś takiego, czego jeszcze nie robiliśmy, i słuchajcie, wymyśliłem, że będziemy spotykać się 5 razy na pewno, bo do maja będziemy się spotykać. To jest planowane. I za każdym razem z Jolantą dostarczymy Wam po 2 nowe scenariusze, które nie były nigdzie publikowane i nigdzie ich nie było. I słuchajcie, to jest informacja dla Was przede wszystkim tutaj będących na Click Meetingu. Ja to będę jeszcze powtarzał, dobrze, bo będziemy też nadawać na Facebooku, ale to jako pierwsi słyszycie. I te scenariusze pojawią się na czacie na koniec. Tak więc pilnujcie tego czatu, tam wtedy, kiedy pojawi się link do certyfikatu, to też pojawią się scenariusze, które dzisiaj będziemy opowiadać, ponieważ tych scenariuszy nigdzie póki co nie znajdziecie. Tak więc są to świeżynki napisane przez nas, Tak. ewentualnie jak nadal świeżynki kumulowane w szufladzie, tak, bo to w różnym czasie powstawały te scenariusze, i tak staramy się, żebyście mieli, słuchajcie, gotowe pomysły. I tak jak powiedziałem, dzisiaj bierzemy na tapetę scenariusze, dostaniecie je na koniec, a my pokażemy krok po kroku. Jolanta pokaże swój scenariusz, ja pokażę swój scenariusz, i tak jak mówię, dla każdego coś dobrego będzie zawsze co miesiąc. Tak więc zapraszamy, bo te scenariusze będą tylko tutaj jako pierwsi będziecie mieć linkowane, tak? Do pracy z robotami. Oczywiście ja uprzedzam pytanie, nagranie będzie też później dostępne na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne, naszego partnera technologicznego. I słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której też powiem na sam koniec. Moi drodzy, rzadko się tak zdarza, ale się zdarza, że prowadzimy różne warsztaty. Z reguły są to warsztaty, słuchajcie, płatne, które można wykupić sobie ze mną czy z Jolą, a także z innymi ekspertami dla Rady Pedagogicznej, tudzież na przykład kilku szkół. Link do tych szkoleń daję Wam na czacie, ale również, słuchajcie, zdarza się, że prowadzimy warsztaty na konferencjach lub w innych przypadkach. I to jest akurat ten inny przypadek, ponieważ chciałem Was serdecznie zaprosić. Jeżeli macie niedaleko do Kielc, macie czas 16 stycznia między 15 a 18, to słuchajcie, dokładnie wtedy ja prowadzę 4-godzinny warsztat dla początkujących z programowania i obsługi robota Cody Rocky w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Daję Wam link pod spodem, jeżeli ktoś będzie chętny lub macie znajomych, którzy są w okolicy, a dostali takie roboty chociażby w laboratoriach przyszłości, warto, no zapraszam. Mam jeszcze miejsca wolne, tak więc małe grupy, roboty zapewniam, trzeba tylko z komputerem swoim przyjechać dla wygody pracy. I tyle. Tak więc będę jeszcze o tym wspominał. Kto ma niedaleko do Kielc, to zapraszam. Jak ktoś bardziej na Pomorzu, to można zawsze Jolantę zaprosić do siebie. A Tak. póki co, Jolanta, jak to mawiam, the floor is yours. Dokładnie, lecimy. Dobrze, kochani, ja dzisiaj wyjątkowo mój scenariusz nie jest przeznaczony dla klas 1-3. Jak wiecie, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, poza tym, że jestem bibliotekarzem, ale dzisiaj postanowiłam wykorzystać troszeczkę w innym celu właśnie sztuczną inteligencję, z którą współpracuje Cody Rocky. W związku z tym dzisiaj nie tylko będziemy sprawdzać wiedzę uczniów, bo dzisiaj nie będziemy uczyć ich nowych rzeczy, jeżeli chodzi o chemię, bo dzisiaj właśnie mamy scenariusz z chemii, czyli dla klasy 7, 8 szkoły podstawowej, bo tam ta chemia się pojawia.
taka nowość w moich scenariuszach właśnie do tych starszych klas, w związku z tym, że ja nie jestem przedmiotowcem, jestem metodykiem tych przedmiotów, umieszczam Wam również odniesienie do podstawy programowej, żebyście mieli jasność, podkładkę, skąd to się wzięło, do czego to wykorzystać, więc myślę, że to jak najbardziej się przyda. Oczywiście jak zawsze do mojego scenariusza jest załącznik lub karta pracy, dzisiaj jest to załącznik, który ma Wam pomóc właśnie w stworzeniu takich oto ciekawych napisów z symbolami, ponieważ temat naszych zajęć dzisiaj, jak na lekcji, symbole pierwiastków chemicznych, czyli sprawdzian, skok i rok. Czyli dzisiaj nie będziemy uczyć pierwiastków, ale jest to taka sytuacja, że no, pierwiastków, symboli pierwiastków chemicznych trzeba się nauczyć na pamięć, wkuć na blachę. I kiedy już nasi uczniowie je wkują, no to trzeba to sprawdzić. I zamiast tradycyjnego sprawdzianu z ocenami stresu dla uczniów, warto zaproponować im właśnie taką zabawę z Cody Rocky. Czyli Cody Rocky będzie dzisiaj naszym nauczycielem, który będzie odczytywał, czy uczniowie pokazują właściwy symbol pierwiastka chemicznego, o który pyta awatar, duszek, jak wolicie sobie tam nazywać. Więc przed zajęciami, przed programowaniem drukujemy sobie załącznik numer 1. Są tam wszystkie pierwiastki, które powinny znać dzieciaki. No to jest oczywiście wzięte z podstawy programowej. Możecie sobie to oczywiście podzielić. Można tutaj uczniów dzielić na grupy jak najbardziej, ponieważ te skrypty wyjdą dosyć obszerne, więc część może zapamiętywać jedne, część drugie. To wszystko też zależy od tego, ile macie robotów. I ja tutaj napisałam, że czas trwania tego scenariusza to są 2 godziny lekcyjne, ale możecie sobie to podzielić. Na informatyce uczniowie robią skrypty, programują, a na chemii tylko już bawią się w czyste sprawdzanie. Tak? Więc mamy tutaj jeszcze interdyscyplinarność, czyli połączenie 2 przedmiotów. Czyli mamy już wydrukowany załącznik numer 1, można sobie na patyczkach do szaszłyków zrobić właśnie, zalaminować te symbole i wtedy one posłużą też do nauki offline, czyli możemy pytać po prostu uczniów i oni nam pokazują, o co chodzi. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będziemy programować nie tylko robota, ale też duszka, więc już przechodzę do mBloka. Już jestem na mBloku i pierwsza ważna rzecz, żebyśmy mogli korzystać dzisiaj z sztucznej inteligencji, musimy być zalogowani, to jest bardzo ważne. Tutaj już widzicie, ja jestem zalogowana, więc tu nie będę tego ponownie robić. Jeżeli ktoś nie jest zalogowany, to może być tam wtedy taka grafika pandy. Logujemy się, jest to banalnie proste, robiliśmy to też na pierwszych naszych webinarach, o już dawno temu. Druga sytuacja, żeby pracować ze sztuczną inteligencją, musimy mieć tutaj tryb live włączony, tak? Więc to jest podstawa, nie pracujemy na wyślij, tylko na trybie live. I co? Zaczynamy od programowania urządzenia, od programowania Cody Rockiego. Będziemy potrzebowali utworzyć na początek zmienną. Zaczynamy od tego, że utworzymy zmienną. Bo co chcemy osiągnąć? Chcemy zrobić tak, że awatar, pan Dom jest na razie tutaj, ale zrobię z niego nauczyciela, pani nauczycielka, awatarka będzie pytała na przykład magnez albo sód i uczeń ma za zadanie pokazać właściwy symbol. I jeżeli ten symbol będzie zgodny z tym, o co pytamy, na przykład zapyta o magnez, pokażemy Mg, to wtedy nasza panda czy tam nauczycielka powie, że jest dobrze, ale Cody Rocky policzy nam punkty, czyli tutaj będą się pojawiały punkty, pokaże, że odpowiedź jest tak dobra i doda punkt. Jeżeli pokażemy zły symbol, to Cody Rocky ten punkt odejmie. Więc tutaj mamy teraz skomplikowaną pracę do zrobienia. Najpierw tworzymy zmienną. Zmienną nazwiemy punkty, bo punkty to będzie coś, co będzie się zmieniało. I co tu mamy? Oczywiście i tutaj, jak widzicie, można sobie te punkty też tutaj pokazywać na polu roboczym duszka, ale my będziemy sobie je chować, bo my dzisiaj będziemy wykorzystywać Codeya. Jeżeli utworzyliśmy zmienną o nazwie punkty, pojawiają nam się takie opcje jak
ustawianie punktów na jakąś wartość, zmienianie punktów o jakąś wartość, możemy pokazać lub ukryć zmienną. Możemy to też zrobić, tak jak pokazywałam tutaj naszym beardem, tak mówiąc, zdebiordyzować, czyli zaznaczyć, zaznaczyć ptaszkiem. Czyli tutaj właśnie ważną rzeczą przy tworzeniu zmiennej, tego wam nie powiedziałam, nie przypomniałam, pamiętajcie, żeby zaznaczyć dla wszystkich postaci, żeby to też mogło być zastosowane dla naszego duszka, którym się zajmiemy za chwilę. Będziemy chcieli, żeby przycisk A był takim przyciskiem uruchamiającym, to znaczy, żeby pokazywał, że jest włączony, że się uruchomił, to może być dźwięk, to może być obraz, to może być lampka. Chcemy, żeby przycisk A zerował punkty, ale żeby też pokazywał nam ich aktualną wartość, żebyśmy mieli pewność, że one są wyzerowane. Więc zaczniemy sobie od... Kabel mi się tutaj ciąga. Ja będę chciała, żeby mi sygnalizował właśnie to swoje uruchomienie diodą. No, czerwony to raczej znaczy, że się wyłączył. O, zielony. Zielony zapali się, więc wiemy. Chcemy, żeby nam coś pokazywał, te wartości, wartości punktów, więc musimy wybrać nasze pokaż hello. Ja teraz łączę je, ale może nie będę tego robić, bo chcę wam pokazać, jak właśnie się pracuje z uczniami, jak ja to robię. Może wy macie lepszy patent. Najpierw wyciągam wszystko, co jest potrzebne, wyciągamy wspólnie, zastanawiamy się, a później uczniowie sami to łączą i sprawdzają, tak, żeby mogli popełniać te błędy, coś przestawiać. Nieraz to zajmie bardzo długo, a nieraz skoczy od razu. Chcemy też, żeby zerował nam punkty, czyli to oznacza, że mają być one ustawione na zero. Coś jeszcze musimy zrobić z tym pokaż hello. No chcemy, żeby nam pokazywał punkty, więc widzimy, pokazujemy uczniom tę magię, że to pasuje. I już tutaj mamy do tego uruchomienia. Ale to nie wszystko. Jeszcze musimy przygotować Kojrokiego na odbiór komunikatów. Na odbiór komunikatów. Czyli w zakładce zdarzenia tutaj mamy tą opcję komunikatów. I zobaczcie, na razie mamy tylko komunikat jeden i nowa wiadomość. Będziemy musieli utworzyć dwie wiadomości, bo wiemy, że odpowiedź może być dobra lub zła, może być błąd lub może być dobrze. I ja sobie tutaj tworzę nową wiadomość, czyli dobrze. I tutaj, tu będzie mi reagował, kiedy będzie dobrze. I mogę sobie utworzyć wiadomość o nazwie błąd na przykład, tak? I tu mam, kiedy otrzymam błąd. I zobaczcie, tutaj też nam się od razu zmienia to nadawanie. Co więcej, to samo robi nam się w postaci. Mamy znowu to ułożone jak należy. To teraz potrzebujemy jeszcze, co tu się będzie działo. Kiedy mamy dobrze, kiedy mamy źle, mają się nam zmieniać punkty. Punkty o jeden. No, będziemy sobie dodać, jeżeli macie jakieś bardzo trudne symbole, których uczniowie nie są w stanie tak łatwo zapamiętać, to możecie podbić stawkę i na przykład dawać dwa punkty. Ale ja na razie dam jeden. Zobaczcie, jeżeli chcę, żeby mi dodał punkt, to zostawiam tą jedynkę. Jeżeli ma być odjęty punkt, to tutaj po prostu stawiam minus, tak? Czyli robię minusową wartość. I znowu chcemy, żeby nam to za każdym razem Kodi pokazywał, więc znowu tu będzie nam potrzebne to pokaż hello i znowu nam będzie potrzebna wartość, którą ma pokazywać. Ta wartość to wartość oczywiście aktualna punktów, oczywiście po tej zmianie. Ja jeszcze miałam taką myśl właśnie, żeby on pokazywał napisy, czyli znowu sobie to wezmę, czyli że kiedy jest błąd, niech na Kodeju też się pojawi to tak lub nie. Czyli to będzie do naszego dobrze, a to do naszego źle. I kochani, tyle mamy wiciągnięte, wiedzą uczniowie, co mają robić, więc po prostu łączą. Aha, kiedy przycisk jest włączony, ma się zapalić, ustawia punkty na zero i pokazuje mi te punkty, tak? Kiedy jest dobrze, najpierw pokazuje tak, zmienia te punkty o jeden, czyli mi dodaje, no i chce, żeby mi pokazał, ile ja mam aktualnie punktów. Później to samo dzieje się przy błędzie. Pokazuje, że nie, to nie jest dobra odpowiedź, zmienia punkty o minus jeden, czyli odejmuje, i
pokazuje punkty. Także tak wyglądają skrypty, oczywiście dopiero przy naszym kodei. Teraz przechodzimy do postaci, bo to są reakcje jakby na to, co będzie się działo tutaj. Jeżeli chodzi o postacie, tak jak mówię, uczniowie powinni mieć możliwość wybrania sobie dowolnego kostiumu, dowolnego awatara. Ja tutaj sobie już wcześniej znalazłam taką nauczycielkę, ona jest trochę mała, więc ją, ojej, teraz to będzie za wielka, 150, no niech sobie taka będzie nauczycielka, bardzo ładna moim zdaniem i ona będzie odpytywać uczniów, nie wy. Druga rzecz, którą możemy zrobić, no, musimy zrobić, bo tutaj ta zmiana to jest obligatoryjna, taka czysta zabawa, to jest pobranie rozszerzenia. Jak wiecie, mamy tutaj wiele rozszerzeń, jeżeli chodzi o duszki i urządzenia, czyli o kodeja. My chcemy usługi poznawcze, tu mi się jakaś aktualizacja pobiera. Jak macie taki zielony tutaj, to jest pobieranie aktualizacji, a tym przyciskiem na dole bierzemy dodaj. I zobaczcie, pojawia nam się nowa zakładka, bardzo dużo bloków. Myślę, że troszeczkę je pokazywaliśmy, ale na pewno podczas tej serii ze scenariuszami na pewno jeszcze wiele pokażemy i zobaczycie, jakie tu Kodiroki ma możliwości. I teraz tak, co my tutaj chcemy utworzyć? Chcemy, żeby duszek pytał o pierwiastek chemiczny, o symbol, oczywiście pełną nazwę, na przykład magnes, i później, żeby dał chwilę czasu, musimy tą chwilę czasu zrobić, żeby uczniowie mieli czas wyjąć te odpowiednie tutaj symbole. Po tym czasie uruchamia się okno rozpoznawania, które będziemy właśnie czerpać stąd. I jeżeli ta odpowiedź w oknie będzie się równała temu, co chcemy, czyli temu symbolowi, którego oczekujemy, to wysyła komunikat, że dobrze. I ta pani też może oczywiście mówić, że dobrze, ale może też być błąd. I wtedy wysyła komunikat, że jest błąd i pani mówi źle. Myślę, że mogłaby dać jedynka, ale nie będzie tutaj wstawiać ocen, bo zbieramy punkty na kodeju. Widzicie, ja już jestem w trybie live, więc tam już mi się tutaj te punkty pojawiły. Dobra, czyli lecimy. Po kolei, tak jak mówiłam, wyciągamy. Zaczniemy od zdarzeń. Ja będę uruchamiać to spacją. Oczywiście może być to być każdy inny przycisk. Będziemy potrzebowali też ze zdarzeń na pewno nasze komunikaty, czyli błąd lub dobrze. Kolejna zakładka to zakładka wygląd. Widzicie, teraz ja sobie lecę zakładkami. Wtedy robiłam czynnościami. Zakładkami może być lepiej, bo to wymaga od uczniów później no, większego skupienia na tym, co miało być po kolei, bo tamto ja leciałam po kolei odnośnie tego, co chcę osiągnąć. A tutaj lecę zakładkami. Wiem, co chcę osiągnąć i szukam zakładek. Myślę, że przyda mi się takie powitanie i takie, bo jak będzie pytała, no to chcę, żeby pytała do tego momentu, aż pojawi się jakaś inna komenda, ale kiedy będzie mówiła źle lub dobrze, to nie chcę, żeby to zbyt długo trwało. Zakładki kontrola, oczywiście czekanie, tak? Bo powiedzieliśmy, że będzie musiał skrypt trochę poczekać, zanim się wyświetli to okienko do pokazywania. Ale też mówiliśmy sobie, że będzie tam no, takie gdybanie. Jeżeli będzie dobrze, to, jeżeli będzie źle, to coś innego. Czyli tutaj nasze warunki. No i jeżeli coś równa się czemuś, no to oczywiście zakładka wyrażenia, bo ona pasuje świetnie tutaj i sobie ją tutaj już włożymy. I nasza wisienka na torcie, czyli wynik rozpoznawania. Rozpoznawaj ręcznie napisany tekst i wynik rozpoznawania, tak? Bo nasz wynik rozpoznawania będzie tutaj. I co? Składamy to w całość. Pamiętajcie, trzeba być zalogowanym i trzeba być na trybie live. No i teraz po kolei składamy. Wciskamy spację, czyli inicjujemy. Nasz duszek pyta o jakiś, no z tym magnezem już tutaj cały czas już magnez.
pyta, ale jak dobra nauczycielka czeka. Ja sobie obliczyłam, że 7 sekund to jest takie, bo zanim się przegrzebie te wszystkie wzory, te wszystkie symbole, no to 7 minut to jest idealnie. Po 7 sekundach uruchomi się okienko rozpoznawania. Tutaj. Ja tutaj mam napisany ręcznie, napisany tekst angielski, ale pewnie wasi uczniowie zauważą, że jest też rozpoznawaj druk i można sobie wybrać język. Dlaczego nie wzięłam tego? Już wam mówię. Po prostu pierwiastki, symbole pierwiastków chemicznych są bardzo krótkie, jedno lub dwuliterowe maksymalnie, i ciężko właśnie jest komputerowi określić, jaki to jest język. Dlatego wybieranie, że to akurat są po polsku, po niemiecku, wszędzie są takie same. Więc wybieramy ten ręcznie napisany tekst i ten wynik rozpoznawania to jakby wszędzie jest tak, że on jest do tych bloków powyżej, tak? To te wartości takie owalne. I dobra, czyli rozpoznał. I teraz dalej. Co po tym rozpoznaniu? Jeżeli wynik rozpoznawania to będzie Mg, bo taki symbol ma magnes, to ma. To ma powiedzieć dobrze, czyli jest radość. No i niech powie to przez 2 sekundy. Ale co jeszcze musi zrobić? Musi nadać komunikat, żeby nasz Kodi mógł zareagować. Widzicie? To jest ten sam komunikat, który mamy tutaj, bo utworzyliśmy go dla wszystkich postaci, nie tylko dla naszego urządzenia. W przeciwnym razie, czyli jeżeli nie pokażemy MG, chcemy, żeby powiedział źle. Czy ja tam zrobiłam to? Muszę to troszeczkę powiększyć. Zrobiłam. O. I wtedy, jak powie źle, to nadaje też błąd i nasz Kodi będzie odpowiadał jako błąd. Mamy tyle. I teraz będzie czas testowania. Ja już tutaj mam przygotowany ten magnes. Chcę wam pokazać, jak najlepiej to pokazać. Mam nadzieję tylko, że wszystko wyjdzie, bo wiele razy sprawdzałam te skrypty i szczerze powiem wam, że wszystko zależy od oświetlenia i tego, jak dobrze pokażecie to do kamery. A pamiętajcie, no to chyba logiczne, żeby korzystać z usług poznawczych, trzeba mieć kamerę i mikrofon. Mimo, że my tutaj teraz nie korzystamy, ale musi on być, to zresztą zobaczycie. Klikam spację. Pani pyta, magnes. Magnes, magnes. Uczeń szuka, 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 znajduje. I pojawia się okienko. O, odmówiło mi dostępu. To już tu zablokowałam. Jolat, bo to jest tak, że jak nadajesz z kamerki na Click Meeting, to już tej kamerki nie wykorzystasz. Musisz wyłączyć kamerkę i spróbować wtedy. Wyłączyć kamerkę na Click Meetingu? Tak, i spróbować wtedy, bo zawsze to już z doświadczenia pamiętam, A, że tak. tak, dwie kamerki są potrzebne, Znaczy żeby mam drugą, pokazać ale jej nie kamerkę. podłączyłam, wiesz, więc wyłączę się po prostu. O, jestem już niewidzialna. Zamkniemy to, zrobimy jeszcze raz. Tak, właśnie, nie przemyślałam tego. Już mi pokazało, tu już mam minus jeden punkt, a więc muszę wyzerować. O, i znowu mi nie chce. No, widzisz, patrz. Teraz mi się tu pomoc włączy. Może ja spróbuję tą drugą podłączyć, co? Możesz ewentualnie po prostu w Click Meeting, jeżeli masz jakąś wirtualną kamerę, to ustaw w Click Meetingu, żeby była używana wirtualna kamera, a i wtedy zwolnić zasoby na z tamtej kamery. I to jest tak, słuchajcie, że normalnie działa, tylko my już to przeszliśmy i próbując właśnie używać kamery w mBloku, tej, która jest używana przez Click Meeting, czy jakiekolwiek inne źródło nadawania, słuchajcie, tak jak prowadzimy webinary, to niestety tej kamerki nam nie pozwoli używać tu i tu, bo jeden program sobie ją rezerwuje. Stąd potrzebne są dwie kamerki. Dobra, tak więc chwilowa przerwa. Jolanta spróbuje podłączyć drugą kamerkę i zobaczymy. Może się uda pokazać wam to na żywo.
Dobra, to teraz Jola, my Cię widzieliśmy tutaj na MacBloku, natomiast Cię nie słyszymy. I chyba nie wiem, czy Jolanta nas słyszy. Tak, więc jak coś, to najwyżej przełączy się z mikrofonem. Jolanta, bo nie widzimy Cię ani nie słyszymy w tej chwili w ogóle. A teraz mnie słyszycie? Tak, teraz Cię słyszymy, nie widzimy nic. Nie, to połączenie z internet mi uciekł, wiesz? I taki Okej. jest moro z tej bajki, bo kompletnie w ogóle nie miałam żadnego tutaj ten. Dobra, moment, jak mnie słyszycie, to jest fajnie, bo ja już mam tutaj drugą kamerkę i zobaczymy, co teraz powie na to. Tak, bo wtedy widzieliśmy Cię na udostępnianym ekranie, ale w ogóle Cię nie słyszeliśmy. O, teraz jeszcze ludzie, bo tu chyba prąd mi się skończył. Masakra. Normalnie teraz. O, po ciemku siedzę. Dobra, dobra, dobra. Już zaraz przechodzimy do M-bloka. Sprawdzam go, bo już tu mam minus 3 punkty, także przegrywam na razie z Kodejem. A ja tylko dodam, że Jolanta mieszka w tej lepszej części Polski, czyli w zachodniej. Polsce. Jak ty to mówisz? A. W Polsce A, a ty jesteś B. Tak, w B, dokładnie, tak jest. Ale się zwiesił się na I mnie my prąd dzisiaj. mamy. Dobra, teraz może z tego. Dobra, a tu na okienko dzisiaj tutaj mi to przełączę się. Już się tutaj muszę rozeznać, muszę zmienić. To jest chwila dla uczestników, mogą zadawać pytania, nie krępujcie się. Ja się tylko tutaj. Czy mnie słychać cały czas? Tak, cały czas Cię słyszymy. Widać to mnie. O, teraz jestem na tej drugiej. Dobra, i widzimy Cię. Tak, ale pytanie, co teraz na to powie M-blok? Znowu mnie pyta o magnes. Wyjdzie na to, że nie wiem. Tylko nie udostępniasz nam ekranu, więc my nie wiemy A, w no tej to do. chwili. Aha, dobra, dobra, czekaj, to ja zaraz wam udostępnię, bo już Też chyba udało. chcielibyśmy Też byście to chcieli zobaczyć. wiedzieć. A, Tak, no ja chcielibyśmy to nie wiem. zobaczyć. Już, 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 już. Już chyba będzie dobrze. No dobra. Dobra, widzicie, nie? Widać Dobra, wciskam wszystko. spację. Już nie wiem, bo mam już 15 kamerek, już mam minus 2 na tym, przegrywam. Ale pojawia się okienko do rozpoznawania. Okej. Jest dobrze. Ale coś mi za krótko odlicza. O. Muszę chyba te 2 sekundy to jest. O. Nieraz może właśnie na przyłożenie. Cały czas ten magnes, już tu mam minus 4. Zaraz wam to udowodnię. Chodzi o to tak. Wam wytłumaczę, to będziecie wiedzieć. Trzeba przyłożyć to jak najbliżej, tak żeby zakryć siebie, żeby po prostu nie łapało czego innego. To jest w tym rozpoznawaniu najważniejsze. I wtedy na Kodeju. O, widzicie, jest odliczanie
I w tych 5 sekundach musimy się zmieścić, żeby on nas ładnie sczytał. I teraz pani powiedziała, dobrze, ja mam tu minus 5, a teraz będzie tak i minus 4. Czyli dodało mi punkta. Odjęło mi oczywiście wtedy za te niepowodzenia, ale jak to nam działa? Czyli zaliczył mi, pani powiedziała, dobrze, jestem zadowolona, zdałam. Ale tak jak mówiliśmy w przycisku A, zaprogramowałam ten reset, czyli wciskam A, zapala się światełko i mamy zero. To znaczy, że kolejni uczniowie mogą dalej testować to. Oczywiście to jest na razie tylko jeden pierwiastek, jeden symbol. O, już mi się to oczywiście, bo to jesteś na trybie live, to tak to wygląda. Jak to robimy? Duplikujemy, siadam stąd, i łączymy. Ja wiem, że to wyjdzie trochę długie, ale tak jak mówiłam, możecie sobie na przykład podzielić to. Jedni część pierwiastków programują i część rozpoznają i druga część też co innego. Co musi się zgadzać? Tutaj to, co jest tym fioletowym powiedz, musi być kompatybilne z tym, czyli musi się zgadzać. Czyli zobaczcie, to, że uczniowie programują te pierwiastki, to już jest dla nich nauka. Myślę, że niektórzy tacy zafiksowani na komputerach więcej się nauczą pierwiastków stąd niż z takiego wkuwania. Dlaczego? No bo będą musieli tutaj wszystko prawidłowo zrobić. I tak jak mówię, znowu tutaj spacja i teraz będzie po kolei. Pani najpierw pyta o magnes, więc pojawi się okienko do rozpoznawania. Tak, przykładam. Czekam na odliczanie. W tym odliczaniu trzeba się zmieścić, żeby dobrze pokazać. Magnes. I, no, bo tam pani już pytała o słup. Tak. I ja wyzerowałam znowu, czyli myślę, że spokojnie wasi uczniowie z tym sobie poradzą i wy też. Możecie modyfikować te czasy. Możecie tutaj, żeby na przykład krócej to pokazywała, tak? Po jednej sekundzie, żeby to nie trwało dłużej niż czekanie na ten to pytanie nie było dłuższe niż wyciąganie. Najważniejsze, żeby to, co jest tutaj, pasowało do tego. Punkty się zliczają, więc na koniec można ocenę wystawić uczniom, oczywiście o ile nie wyzerują. A może to i dla nich będzie większa wartość niż ocena. Oczywiście wszystkie pierwiastki macie w załączniku, te wszystkie, które są w podstawie. I jeszcze zawsze w moich scenariuszach mam dla was podpowiedź na koniec. Dzisiaj w tym scenariuszu podpowiem wam tyle. Skoro mamy symbole pierwiastków, możemy spokojnie przejść do symboli związków chemicznych, czyli tlenki, wodorki, tak? Tak samo może zapytać tlenek wodoru i uczniowie wpisują odpowiedni tutaj symbol. Także to tylko nie do wykorzystania tylko na chemii, ale też na innych przedmiotach, tak samo na fizyce, gdzie mamy na przykład wartości, nie wiem, siła, prędkość, przyspieszenie, też są w postaci symboli, więc też można to jak najlepiej wykorzystać. I to tyle z mojej strony. Myślę, że wy już sami najlepiej będziecie wiedzieli, co z tym scenariuszem zrobić. Jeżeli tylko macie jakieś uwagi, jakieś informacje, co można ulepszyć, co można zmienić, no to myślę, na stronie Kodi Roki Polska, ja tam cały czas zaglądam, to moja ulubiona strona na Facebooku, więc tam jak najbardziej możecie uwagi dla mnie przesyłać, a może sami macie coś takiego, co byście chcieli właśnie, żeby ułatwić przy pomocy Kodeja. No ja już mam super pomysły na następne scenariusze, więc no myślę, że będzie ciekawie. A teraz to chyba już oddam głos koledze, bo tak. Biedaczek się nie doczeka. Nie, ja już odpowiadam. Boli go gardło, dlatego go tutaj chronię, tak? Nie, spokojnie, tak. No wiecie, ja pracuję w podstawówce, tak więc tak, wszyscy kichają, kaszlą na nas i tak dalej. Odpowiadam na pytania, więc tak, możecie pisać oczywiście na Facebooka Kodi Roki Polska, bo to jest najprostszy, najszybszy sposób komunikacji, wtedy wyłapuję to z reguły ja.
jak coś przekazuje Jolancie, naszej ekspertce również. Ja się coś tam znam, ale Jola się zna więcej. Aha. Natomiast słuchajcie, gdzie dostępny jest scenariusz? No właśnie, Małgorzata, to jest bardzo trafne pytanie, bo po pierwsze ten scenariusz jest jeszcze nigdzie niedostępny, ja tak powiem. Hokus pokus, czary mary. On będzie za chwilę, pojawi się na tym czacie. Raczej za chwilę daj mi szansę, proszę, ja pokażę swój i wtedy wam go damy, dobra? Natomiast wszystkie scenariusze, które z Jolantą do tej pory poczyniliśmy, znajdziecie na stronie kodowanie-na-ekranie.pl, bo tak się nazywa ta strona i tam jest naprawdę dość sporo tego. Zebrało nam się kilkadziesiąt scenariuszy przez te nasze lata pracy i współpracy i wspierania tego kodeja. I tak, no, bardzo się cieszymy. Skoro jesteś z nami, to chyba nie piszemy aż tak źle. Tak więc, moi drodzy, Jolanta, ekspertka od chemii, przypomniała mi się moja chemia i te pierwiastki. Widzisz, teraz to byś normalnie był chemikiem, to, a nie anglistą. No właśnie, właśnie widzisz, a ja miałem studiować biotechnologię. To jest taka ciekawostka. A ja weterynarię, więc no też. To jest taka ciekawostka, natomiast tymi pierwiastkami pamiętam do dzisiaj, bo moja wychowawczyni w podstawce miała zasadę 3 sekund. Jak nie odpowiesz w ciągu 3 sekund, to dostajesz. No to możesz zmienić na kodaju, czekaj 3 sekundy i potem Ale to były te piękne czasy PRL-u, gdzie kary cielesne i inne takie tak. rzeczy były. Nie będziemy się w to zagłębiać. Jolanta pokazała wam coś dla starszych. Słuchajcie, ja na co dzień prowadzę zajęcia z robotyki w klasach drugich, trzecich szkoły podstawowej i tu też głównie te moje scenariusze i moje pomysły kierowane są właśnie do takich osób, do takich dzieciaków. Tak więc słuchajcie, pora na mnie. Jest, zerkałem się. Mój projekt będzie nazywał się Automatyczna Latarka. Mało może oryginalnie, ale nie wiem, czy wiecie, a na pewno, jak za chwilę wam pokażę pewną rzecz, to bardzo często, może aż tak często, ale nie, jest, można często spotkać, spotykamy już coś takiego jak lampki z tak zwanym czujnikiem zmierzchu, czyli automatycznie zapalające się lampki. Ja słuchajcie, pamiętam jak zamontowałem sobie takie lampeczki, o, mam nadzieję, że widać, to są takie lampki, które sobie kupiłem dawno temu w Chinach i one są o tyle fajne, bo działają na 3 baterie i zamontowałem sobie te lampeczki na schodach. To normalnie pamiętam, każdy kto przychodził do mnie, wow, ale super, przychodzę sobie schodami do ciebie na górę i zapala mi się to światło z automatu, tak? I słuchajcie, my dzisiaj coś takiego zrobimy, tylko zamiast tej lampki użyjemy naszego robota Cody Rocky, tak więc ja już udostępniam swój ekran, tak żebyście zobaczyli mojego M-bloka i idziemy do scenariusza. Scenariusz, słuchajcie, dedykowany klasom młodszym, a dokładnie, słuchajcie, ja sądzę, że spokojnie w klasie tak drugiej na siłę, ale spokojnie w trzeciej klasie, czwartej i piątej, to jest ten scenariusz, który tam się sprawdzi. Przeznaczony jest na zajęcia z informatyki, tudzież jeżeli macie takowe z robotyki zajęcia lub inne zajęcia rozwijające, potrzebujecie do tego komputera, jednak komputer to przede wszystkim i Cody Rocky, aczkolwiek można zamiast komputera użyć również tabletu, bo kod może być wysyłany bezpośrednio do robota. Zanim zaczniemy programować, słuchajcie, co warto poruszyć? Przede wszystkim, słuchajcie, warto porozmawiać o tego typu urządzeniach, tak? Czyli taka zasada, jak działa na przykład oświetlenie w mieście, czy jest włączane na jakąś godzinę, czy na przykład jednak włącza się po zmierzchu. Jak działają automatyczne światła w aucie? To jest coś szczególnie u płci męskiej, może tak być takim ciekawym tematem do jakby zaszczepienia tego tematu i zrozumienia, bo wiecie, że współczesne auta mają coś, co jest fajne, tak naprawdę to automatyczne włączanie świateł poniżej jakiegoś progu światła. I zaczynam od takiej pogadanki. Na pewno dzieciaki naprawdę, słuchajcie, dadzą wam wiele takich pomysłów. Czy oni mają takie coś w domu, warto podpytać i z nimi porozmawiać. Zaczynamy, słuchajcie, od tradycyjnej kategorii zdarzenia i czegoś, co mi zawsze lubiłem, jak Jola mówiła, czyli od bloczka z kapeluszem. Ja proponuję, żebyśmy pracowali w trybie upload, ponieważ wtedy ten kod nam się w robocie zapisze i będzie on użyteczny bez podłączenia do komputera, a też troszeczkę o to nam chodzi, żeby Kodi stał się naszą latarką,
tak jakby na to nie patrzeć. I słuchajcie, wybieramy sobie, kiedy kody uruchomi się. I teraz tak, ta druga klasa to naprawdę musi być druga klasa po wcześniejszym przygotowaniu, ponieważ tu pojawią się aż dwie rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, pętla. I z pętlami raczej sobie dzieciaki radzą bez problemu. I pojawi się jeszcze warunek. I teraz od razu zaznaczę, że możemy zrobić to zarówno warunkami jeżeli, albo jeżeli mamy dzieciaki już bardziej zaawansowane, możemy od razu to zmieścić w warunku jeżeli w przeciwnym razie. Ja osobiście w scenariuszu zapisałem tą wersję bardziej zrozumiałą dla naszych uczniów, czyli warunki jeżeli, ale wspominam o tym jeżeli w przeciwnym razie, ponieważ to też jest dobra alternatywa. Wszystko zależy od waszych dzieci, to wy będziecie wiedzieli, w której klasie to robić. I teraz tak, słuchajcie, zasada jest prosta. Jeżeli jest ciemno, to Cody ma się zaświecić, a jeżeli jest widno, to ma zgasnąć, tak nazwijmy, jak latarka, tak zapalić światło, zgasnąć. Pamiętacie Kodeja? Kodej ma, jeżeli chodzi o jakiekolwiek światła, to tutaj może świecić oczywiście twarzą, tym ekranem, ale ma także tutaj czujniki, a jak się za chwilę okaże, ma też zamontowane pewną diodę, która potrafi świecić. I teraz tak, będziemy musieli sobie poszukać pewnego czujnika. W tym przypadku będziemy potrzebowali czujnik intensywność otaczającego światła. I taki czujnik możemy znaleźć tutaj. My ten czujnik możemy sobie nawet tu na podglądzie włączyć, aczkolwiek niewiele nam to da, bo kod będzie wgrywany do robota. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na wersję live, wtedy moglibyśmy sobie to podglądać na bieżąco. Dobra. Więc potrzebna nam jest intensywność otaczającego światła. Co jeszcze potrzebujemy w takim układzie, jeżeli to będzie warunek, to ta intensywność musi być w odniesieniu do jakiegoś parametru. Tym parametrem oczywiście będą nam cyfry, a dokładnie liczby od 0 do 100, gdzie 0 to jest ciemno, 100 to jest maksymalnie jasno, jak może robot rozpoznać. I tu chyba najtrudniejsza rzecz, którą trzeba wprowadzić dla dzieciaków, jest to mniejszość i większość. Znaki mniejszości i większości. Warto poświęcić troszeczkę więcej tematu, tłumacząc te znaki. Oczywiście w klasie czwartej już będzie nam o wiele łatwiej, ale pokazujemy dzieciakom na zasadzie takiego, powiedzmy, ten znak większości, na zasadzie wieloryba zjadającego małą rybkę, tak, rekina zjadającego buzią małą rybkę. I jeżeli tu jest otwarte, tak, no to wiem, że wtedy będzie to jednak tak powyżej tych 50, czyli będziemy z dzieciakami liczyć 60, 70, 80, jeżeli będzie tak na odwrót, czyli to będzie taki dziubek, tak, to wtedy będzie to mniejsze. No i zakładamy, możemy nie zmieniać nawet wartości w dzień. Ja zmienię dzisiaj wartości ze względu na to, że jest wieczór i mam sztuczne oświetlenie, natomiast w dzień możemy zostać w ogóle przy tych 50. Pokazujemy, jeżeli wcześniej tego nie robiliśmy, że kąt tego bloczka jest ostry i tutaj tak samo mamy ostry, więc to pasuje i można to zagnieździć. Jedno i drugie. Oczywiście najpierw zaczniemy sobie od tego mniejszego, a potem od większego. I tu potrzebujemy tej intensywności światła. I tu mamy, jeżeli intensywność światła będzie mniejsza, i jeszcze raz możemy wyciągnąć albo zduplikować, co się będzie działo, jeżeli intensywność światła będzie większa, tak? Tak jak mówię, w młodszych klasach warto dzieciakom z tymi większościami, mniejszościami pomóc, tłumacząc to chociażby czy tą buźką, czy na przykład pokazując tak na jakichś innych figurach czy przedmiotach, co jest większe, co jest mniejsze, tak? I teraz tak, jeżeli ta intensywność będzie mniejsza, to co musi zrobić robot? Robot musi nam to światło zapalić. W jaki sposób? No właśnie, i tu zaczynają się pewne poszukiwania. Musimy zerknąć sobie do tych czujników. Jak popatrzymy, słuchajcie, na te czujniki,
to tutaj, tutaj znajdziemy to w czujnikach. To tutaj w czujnikach tego nie znajdziemy. Bo mamy tutaj, słuchajcie, niestety, nie mamy tego bloczka. Natomiast, słuchajcie, jak pójdziemy do takiej kategorii błyskawica, to tu się ukrył bloczek odpowiedzialny za jeden z czujników i nazywa się ustaw światło Rocky w kolorze. No i zobaczmy, możemy sobie ten kolor z czerwonego zmienić oczywiście na biały, bo chcemy, żeby była to latarka. A w przypadku, słuchajcie, drugiego warunku ustawimy sobie światła na wyłączone. I tak naprawdę tyle nam wystarczy, żeby ten program już działa. Tak więc spróbujmy przetestować. Połączymy sobie robota. Załadujemy. U mnie jest, może być problem, bo w tej chwili wykrywa mi, tak jak mówię, mam za słabe oświetlenie. Spróbuję nad tym popracować. Doświetlić się jeszcze, ale jeszcze chyba jest za słabo. To ja muszę sobie niestety zmienić. Powiedzmy, że ta intensywność będzie nie na 50, tylko na 30 i wtedy powinno nam to lepiej się zrobić. O, dobra. No, może nie, poczekajcie. Jeszcze sobie podjaśnimy, rozjaśnimy, bo mój robot cały czas świeci, czyli tak jakby pokazywał, że jest mu bardzo ciemno. Dobra, mam. I zobaczcie, ja doświetlam robota. Nic nie świeci, a teraz spróbuję wyłączyć oświetlenie przednie. I mam nadzieję, że to widać. Ten robocik już nam świeci. Okazuje się, że centralna dioda zlokalizowana, nie wiem, czy to będzie tak widać, centralna dioda zlokalizowana na robocie, o, teraz widać, jest tą diodą, która świeci. Jeżeli zdecydujemy się na przełączenie tego trybu, ja spróbuję Wam to pokazać, czyli przełączymy ten tryb sobie z trybu upload na tryb live i zmienimy sobie, kiedy uruchomiony, na naciśniętą strzałkę. Wrócimy sobie do czujników i włączymy sobie intensywność otaczającego światła. To zobaczycie, że ta wartość pojawia się tu w lewym górnym rogu, tak? No jest naprawdę stosunkowo ciemno, bo jest wieczór, więc wykrywa na poziomie 14-15. Spróbujemy rozświetlić. O, teraz go doświetlił, wyłączył i mamy stówkę. Wyłączam światło przednie i znowu robot nam świeci. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ spróbujemy teraz wzbogacić troszeczkę tego robota. Mianowicie będzie nam pokazywał robot, nie tylko zapalał światło przednie, ale również, słuchajcie, będzie zapalał nam światła na ekranie. Najpierw na ekranie, a później będzie pokazywał nam wartość. W scenariuszu mamy pokazane, jak jeszcze zapalać ekran. Więc wracam sobie do trybu upload. Wymienimy bloczki. I tak, co może zrobić? Jeżeli zapala przednią diodę, to oprócz tej przedniej diody może jeszcze zapalić nam całkowicie ekran. W tym przypadku, słuchajcie, możemy posiłkować się czym? Ktoś wie? Pokaż obraz. Tam, gdzie mamy wszelakiego rodzaju grafiki, więc wyciągam sobie pokaż obraz. Koloruję wszystko.
też będzie dzięki temu lepiej widoczny. I w tym momencie kod Iroki będzie pokazywał nam jeszcze tutaj podświetlanie na niebiesko. Za chwilę Wam pokażę też, po co nam to podświetlanie, ale jeżeli on zapala podświetlanie, to musi je także wyłączać, więc w tym przypadku, w drugim warunku, jeżeli dodamy wyłącz. Dobra. Więc zobaczcie, mamy dość ciemno. Kod Iroki zapala sobie ekran, świeci mi się dioda, włączam oświetlenie, jest o wiele jaśniej. Wyłączane. Wyłączam, włączane, wyłączone. I teraz po co mi ten ekran? Posłuchajcie, możemy spróbować z tym samym kodem podziałać tak, że jak rozszczepimy sobie obudowę i to światło białe już nie będzie dostępne, to powinno nam... O, czekajcie, tylko wygaszę. Możemy też używać samej głowy i będzie takim delikatnym podświetleniem, tak? Nie będzie już to na tyle intensywne światło, ale nadal będzie załączać się. Ten czujnik zmierzchu pracuje nam cały czas. No i ostatnim krokiem, jeżeli chodzi o ten scenariusz, to jest możliwość zmiany tego pokaż obraz na, słuchajcie, pokazywanie intensywności światła cały czas. Do tego użyjemy sobie kategorii wygląd, pokaż, hello oraz czujników. Wyciągniemy sobie tą intensywność światła. Możemy to zduplikować, żeby było w obydwu warunkach. Ładujemy. I zobaczcie, ta intensywność jest podawana na bieżąco, aczkolwiek jest trochę chaotyczna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma żadnego przestoju. Tak więc wynik, zobaczcie, jest mierzony w każdej sekundzie. Możemy oczywiście sobie to delikatnie, słuchajcie, spowolnić, czyli damy wtedy, czekaj sekundę, ten wynik będzie spokojniejszy i bardziej czytelny. Tak więc bardzo fajny moim zdaniem i prosty sposób na naukę dzieci na temat chociażby intensywności zastanego światła. Możemy, słuchajcie, także wykorzystywać go do przeprowadzania badań przyrodniczych, jeżeli chodzi o intensywność światła dziennego. Nie tylko latarkę, ale takie do prowadzenia badań, na przykład żeby codziennie o danej godzinie sprawdzać, jak w dokładnie tym samym miejscu, jak intensywne mamy oświetlenie. To też może być dobrym takim przy okazji tematem do porównywania położenia Polski na mapie, na globie, tak, i naszych dni, chociażby słonecznych, do dni tak mniej słonecznych. Moi drodzy, to był mój pomysł dla młodszych, typowo informatycznych. Jolanta pokazała Wam chemię. Bardzo Wam dziękujemy. Pora na wisienkę na torcie, czyli słuchajcie, linki do tego, co Wam właśnie pokazaliśmy. A przy okazji chciałem powiedzieć, Jolanta może się zgodzi ze mną, że w sumie taka kodejowa latarka nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda, jak prądu zabraknie. Dokładnie, ale pomyślałam właśnie a propos szkoły, że na escape roomy też często są potrzebne latarki, jak tam albo jakieś podchody nocne, nocowanie, to latarka jest potrzebna, jak nie każdy weźmie, no to proszę, wyciągamy kodeje i już, i działają automatycznie. Dokładnie. To nie. Dokładnie. I to też jest fajne, prawda? Ta jest świetna. Jeszcze właśnie myślę, że można by podłączyć właśnie, jak ja mam na przykład taką listwę LED z Neurona, to w ogóle brokat i blask. Dokładnie. Pierwszy idzie, słuchajcie, certyfikat. Dla tych, którzy oglądają nas na Facebooku, znajdziecie linki na stronie Mentor Systemy Audiowizualne. I już drugi link Wam podrzucam, słuchajcie. To jest link do scenariuszy, których, tak jak mówiłem, nie ma na stronie. One pojawią się na stronie, nie dzisiaj, nie jutro.
Z czasem. Ale dokładnie, ale macie jako pierwsi, słuchajcie, dostępne w spakowanym pliku obydwa naraz. Drugi link. A, poszedł dwa razy, bo mi się enter kliknął. Dwa razy, tak. No jest. Ale lepiej więcej niż mniej. Dokładnie. Dobra, jeżeli macie jakieś pytania, słuchajcie, to teraz jest ten czas. A ja was już w naszym imieniu zaproszę, moi drodzy, wstępnie na 6? Jolanta? Bo to takie, z 6 chyba, tak? Ja zdążę z morza, z nadmorza wrócić. O, wybierasz się do nas? No, nie do ciebie, nad morze się wybieram. Przypominam, że... Szczecin też nad morzem, Goleniów. Że Goleniów nie leży nad morzem, tak, nie. Więc, ale tak, Świętokrzyskie ma ferie i my górale jeździmy ferie nad morze. Bo wtedy Bałtyk ma idealną temperaturę dla nas, żeby się wykąpać, tak, więc tak. Lubi morsować, to tak, jak najbardziej. Dobra, pani Aneta pisze, gdzie znajdzie webinary, zapoznałem się z kodem. Wszystko znajduje się na najprostszy sposób, to jest wszystko znajduje się na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualne, jest tam taka playlista Kody Roki. Można też zajrzeć na profil fundacji inspiruje.me, tak, gdzie było na sam koniec tego zeszłego roku publikowany specjalny Genially, w którym były linki do wszystkich też webinarów kodowych, które zrobiliśmy w zeszłym roku. I to jest ten dwa najprostsze sposoby. Tam też jest cały, tak, dokładnie. Tak. Cyk jest zarówno nasze webinary jako podstawy, ale także takie krótkie filmiki, które nagrywaliśmy. Jolanta zrobiła świetne filmiki. Więc... Tak, to były piękne czasy. Tak, ale te filmiki są też na kodowanie na ekranie, więc te dokładnie. Krótkie właśnie shorty, tak takie, żeby pokazać coś innego uczniom, to właśnie tam na szybko można. Ale tak, żeby się zapoznać, to tak, zapraszam na YouTube, krok po kroku, wszyściutko. I jeszcze dodam, wspomnę o tym, że tak jak mówię, jeżeli ktoś ma do Kielc niedaleko, zachęcam darmowe szkolenie ze mną, 4 godziny właśnie z podstaw Kodi Roki, link do zapisów wysłałem. Tak więc organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, czyli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, całkowicie za darmo. Naprawdę, co się nie zdarzy. No teraz to już nie ma nic za darmo, więc naprawdę inflacja tutaj nie dosięgła. Nawet kawa będzie. I ciastka? Nie, bez przesady. A u nas w ZCD nie dają ciastka, tak. Dobra, droga Małgorzato, nie możesz pograć, bo oglądasz na smartfonie. Zapisz sobie ten link po prostu, albo odezwij się. Wyślij sobie na Messengera. Tak, dokładnie. Koniecznie. Żebyś nie musiała czekać, aż pojawią się tam, gdzie wszystkie nasze scenariusze. Tak, ewentualnie napisz do mnie, to na Messengerze podeślę. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Ja już sobie przerzucam, bo tak mam też dwie kamery i mam was teraz w tym drugim boku. Mam nadzieję do zobaczenia. Następnym razem znowu Jolanta pokaże coś. Nie wiem jeszcze, co Jolanta pokaże. Bo nie wiem, bo ja już mam tyle zaczętych po prostu projektów. Od fizyki przez po prostu jakieś takie gadżety do gier, na geografii kończąc, że ja nie wiem po prostu, co wybrać. Tak, a z drugiej strony Jolanta nie wie, co ja pokażę, ale chyba się tak będziemy umawiać, że... Ale my tak zawsze na ostatnią chwilę, co kto ma i to się nie dubluje po prostu. Nie mów, że na ostatnią chwilę, tydzień temu wiedziałem już, co będziemy pokazywać, a ty wiedziałeś, co będę ja pokazał. Natomiast rzeczywiście może... Dla mnie to ostatnia chwila. Okej, może przyjmiemy tak, bo to się fajnie sprawdza, że Jolanta będzie pokazywać coś dla starszych, a ja dla młodszych. A jakby będzie na odwrót, to też się jakoś dogadamy. To się dam ci znać. Nie, teraz już mam dużo zaczętych projektów, więc po prostu
podeślę ci, co tam duszy gra. Pani Aneta tu pyta o matematykę. Z tego, co pamiętam, to w tych scenariuszach, które są nakodowane na ekranie, jest tam troszeczkę matematyki. W ogóle cała zakładka wyrażenia to jest no, czysta matematyka. Nie wiem, czy pani Aneta chce dla 1-3, czy dla starszych, ale myślę, że no po prostu, jak się patrzy na kody, ja to jest tyle tych pomysłów, to już Dobra, mówię, już geografia i wszystko. to ja mogę obiecać, że będzie taki mały O! preview, tabliczka mnożenia za miesiąc. Pani Anetko, widzi pani? No, pytamy i mamy. O, i już tutaj tabliczka mnożenia To już będzie. wiecie miesiąc wcześniej, słuchajcie, za miesiąc, tabliczka mnożenia. Na tym i to warto przyjść, warto czekać. 6 pamiętajcie zawsze o 20. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy jeszcze raz za dzisiaj. Jakby były jakieś pytania, zawsze pamiętajcie, możecie pisać na Cody Rocky albo zaczepiać bezpośrednio mnie lub nie wiem, czy mogę powiedzieć Jolantę. Jolanta siedzi w bibliotece, ma więcej czasu niż ja. Nie, nie mam czasu, ale nie, znowu sobie tam do mnie piszą, także bardzo mi jest Tak wtedy jest. miło, także jak najbardziej zapraszam. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Miłego wieczoru.